Darek, no, zawiedziony to delikatne słowo, żeby określić to, co teraz czujesz, prawda? No zawiedziony jestem, powiem tak szczerze, bo ja inaczej sobie wyobrażałem tę punktację. Po takim ciosie się nie liczy, padają. No ale wiesz, to jednak przepisy, no tam wiadomo, że źle stałeś na nogach, ale ten cios gdzieś tam był, to tak, no to... Wiem, wszyscy widzieli, że nie byłeś ani trochę ranny, tylko źle stałeś, ale zasady to, wiesz, zasady. No tak, ale no tak, byłem na deskach, upadłem, także no sędzia także no widział, że nic mi nie jest, ale byłem uczony. No. Do czego zmierzam? Przegrałeś tą rundę 10-8, tak? Tak. I przegrałeś na kartach 2 punktami. Tak. Co to znaczy? Gdyby nie ten cios i te 2 punkty odbieramy Maćkowi i dajemy tobie punkt za 8 rundę, którą chyba byś wygrał, bo tak mi się zdaje. Bo gdyby nie ten cios, byś wygrał 10-9. I wychodzi na to, że wygrywasz 1 punktem u 2 sędziów, a u 1 chyba 3 w takim razie, bo jak dawał remis, to pewnie 3 u niego byś wygrał. Powiem tak szczerze, tak. Ta runda była moja, każdy to widział, ta ostatnia runda była moja, Maciek był w defensywie, ja cały czas atakowałem. Jakoś odskoczyłem do tyłu, Maciek zadał cios, upadłem, no to był przypadek, byłem liczony. Także jeden sędzia do remis, czyli tak, wygrywając tą rundę ostatnio, bo ona była moja, to wygrywam walkę 1 punktem u tego sędziego, który... Do... Nie, popatrz, odejmujesz 2 punkty Maćkowi, to u niego wygrywasz 3 punktami. Tak, u niego wygrywam 3, tak jest, tak, przepraszam. Tak. Bo wiesz, on daje tobie remis, czyli odbieramy Maćkowi 2, dodajemy tobie 1, jest 3 dla niego, a u 2 po 1 tak dla ciebie. Tamten jeden sędzia 2 dał dla Maćka, to odejmując te 2, to byśmy mieli plus 1 dla mnie, to jest, a tam jeden sędzia, pan Moszumański, to chyba, nie wiem, czy 3 czy 5 dla Maćka, nie pamiętam nawet. A ja myślałem, że było, że 2 dało po 2 punkty, ale ja tak... Nie, był jeden remis, jeden dał 2 punktami dla Maćka, jeden dał chyba 3 bądź 5. 73, tak? No tak, mówię. No, ale tak czy siak byłoby 2-1. 2-1 byłoby dla mnie, tak jest. Żeby nie to ostatnie rundę, żeby nie ten knockdown. No to powiedz mi tak, ten twój pomysł na walkę. Tutaj Maciek, bo z Maćkiem jestem po wywiadzie, mówił, że on z kolei narzeka na tą punktację. Ty czujesz, że ta punktacja powinna być bardziej na twoją korzyść. Maciek z kolei, że nie na jego korzyść. On mówi tak, 2:30 boksuje go, wypunktowuje. On robi zryw na pół minuty. To nie może być tak, że jest runda dla niego. Ty myślisz inaczej, rozumiem. Powiem tak, pierwsza część pojedynku była, no powiem, no dla Maćka. Tam chyba jedna runda była, dla mnie Maciek miał tam przestój, ale widziałem, że po pierwszej połowie pojedynku, czyli po 4 rundach jest dla Maćka, ale później od 5 rundy jakoś się role odwróciły, zacząłem boksować luźniej, swoim stylem zacząłem Maćka wyprzedzać, bo jak czekałem, to Maciek atakował biuseriami swoimi na siłę. Później już widziałem, że po każdej rundzie ciężko mu się wstaje, widziałem, że już jest coraz gorzej. No widziałem, że idzie wszystko w dobrym kierunku, tak jak powinno być. No, no niestety, trochę pecha ostatniej rundy. No. To miało być wielkie pożegnanie Darka Starskiego i teraz tak, jakbyś przegrał przez nokaut, to pewnie byś na pewno skończył, ale zabrakło ci kilku sekund do zwycięstwa, tak? Bo tak se, według naszej analizy tak wychodzi. No i ciężko ci będzie chyba teraz zakończyć tą karierę naprawdę, nie? Bo ten niesmak pozostanie. No ja wiem, ale to ja już nie będę wracał, bo powiem tak szczerze, 15 tygodni dyscypliny, treningów, pracy nad moimi zawodnikami, nie łudźmy się, ja muszę pilnować cały mikrocykl przygotowań chłopaków, muszę dbać o nich, także no jest, to nie jest tak łatwo być i zawodnikiem, i promotorem, trenerem, trzeba... Wreszcie zostać tylko promotorem, mam trenerów do pracy, czasem na salę wpaść, opracować jakiś plan taktyczny zawodnikowi. Nie, to, że jest dobrze, nie ma co przedobrzeć, żeby nie było jedną walkę za dużo. No, to coś w tym jest. Tak jest, tu była dobra walka, pokazałem, że w tym wieku potrafię boksować na wysokim poziomie. Myślę, że ta walka nie była gorsza od Głota Saleta, nawet boksersko, ale tak mi się wydaje, że lepsza. I także tu nie ma co przesadzać. Zostawmy tak, jak to jest. No i żona się ucieszy chyba, nie? No żona się ucieszy, bo wreszcie będzie miała spokój w domu. Dorota, mimo że ciągle też miała pracy dużo, też ciągle powtarzała, po co ci to, po co sam sobie to wybrałeś, krzyczałeś już na święta w tamtym roku, na Boże Narodzenie, że będziesz walczył z Zeganem. Na Nowy Rok też do niego zadzwoniłeś, mówi, tam po piwie i mówi, walczymy. To walczymy, no i dobra, Maciek mówi, rewanż we Wrocławiu, no i walczyliśmy, no. Słuchaj, to jeszcze mówisz o tej trenerce i menadżerce, tak, promotorce. Robert Świerzbiński, domyślam się, że nie oglądałeś tej walki, nie miałeś jak, bo przecież się przygotowałeś do swojej walki. Ale, no nie powiem, że Norbert Dobrowski był jakimś zdecydowanym faworytem, ale po tych... No, niektórzy w Roberta pewnie już zwątpili.
Tak, zwątpili tylko nie ja. Ja wiedziałem, że ta walka z Oleńskim też była nie do końca w Roberta w wykonaniu. On jak dostał w głowę, uderzył raz o matę, wstał, to zaczął boksować. Piąta, siódma, od piątej rundy zaczął na gali w Gdańsku walczyć po swoim, walczyć na swoim poziomie. I tu wiedziałem, że on jednak powinien sobie poradzić. On lubi boksować z mańkutami, umie boksować z mańkutami, bo go nauczyłem tak jak ja, też umiem z mańkutami walczyć. Także wiedziałem, że Robert ten pojedynek wygra. No i wygrał. Co dalej z twoją grupą? Jakie następne projekty? Plany są, tak, w przyszłym roku mamy minimum 4 gale. Pierwsza gala to chyba będzie Łomża. Chcemy zrobić galę w Wielkopolsce. Jadę na spotkanie teraz po tej gali. 25 jedziemy do pod Poznań do nie pamiętam miasta, no nie będę mówił. Wielkopolska tak, pod Poznaniem. Wielkopolska pod Poznaniem, tam mamy szansę, że tam robimy galę dla Rogusia, ale ci tytuł. To, czekamy w takim razie na następne gale. Dobra. Dzięki wielkie. Dziękuję.